wróciła z Polski i wpadła w ramiona mordercy. Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia zamordował swoją ukochaną. Makabryczna zbrodnia z udziałem uczestnika ślubu od pierwszego wejrzenia wstrząsnęła nie tylko fanami kontrowersyjnego reality show. Mężczyzna udusił, a następnie poćwiartował swoją ukochaną, a niektóre części jej ciała schował do lodówki. Policjanci byli w szoku, kiedy zobaczyli zbezczeszczone ciało kobiety. Przypominamy kulisy zbrodni, która rok temu wstrząsnęła nie tylko Ukrainą. Program Ślub od pierwszego wejrzenia do tej pory doczekał się w Polsce 8 edycji. Format cieszy się olbrzymią popularnością, chociaż wciąż wzbudza szereg kontrowersji. Eksperyment polegający na skojarzeniu ze sobą par, które następnie biorą ślub w ciemno, przeprowadzono już w 24 krajach na całym świecie. Ślub od pierwszego wejrzenia zrealizowano w 19 państwach europejskich, a także między innymi w Izraelu, Republice Południowej Afryki. W Polsce popularnością cieszyła się także edycja australijska, którą można było oglądać w serwisie player.pl. Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia dopuścił się straszliwej zbrodni. Nigdy jednak o żadnym uczestniku ślubu od pierwszego wejrzenia nie było tak głośno, jak o bohaterze ukraińskiej edycji show, Piterze B. Nieco ponad rok temu policja we wsi Nowi Bezradici w obwodzie kijowskim dokonała przerażającego odkrycia. Okazało się, że bohater popularnego reality show zamordował swoją ukochaną. O sprawie poinformował publicznie Andrii Nebitów, rzecznik policji obwodu kijowskiego. Przekazał, że morderca miał nie tylko udusić swoją partnerkę, ale też zbezcześcić jej zwłoki. Ręce i nogi włożył do walizki, którą następnie wrzucił do stawu. Ofiara została rozpoznana po markowej sukience. To naprawdę przerażająca historia niebezpiecznej miłości, cynizmu, desperackiej próby ukrycia śladów zbrodni i niezawodnej pracy kijowskich policjantów, napisał na Facebooku rzecznik policji. Poinformowano także, że morderca wyciął kobiecie język, macicę, serce oraz nerki, a następnie je zamroził. Resztki szczątków zamordowanej rozrzucał w nocy po śmietnikach obwodu obuchiwskiego. Policja ujawniła, że moment pozbywania się ciała zarejestrowały kamery monitoringu, które sprawca bezskutecznie próbował obejść. Kobieta wróciła z Polski wprost w ramiona mordercy. Ukraińskie służby aresztowały uczestnika ślubu od pierwszego wejrzenia. W sieci pojawił się nawet film, na którym widać, jak funkcjonariusze wyprowadzają go z mieszkania. Na filmie pokazana jest też walizka, którą morderca wyrzucił do jeziora. Sprawa wyszła na jaw w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to przypadkowy przechodzień natrafił na leżącą koło stawu walizkę, z której wydobywał się podejrzany fetor. Wezwana na miejsce policja odkryła, że w środku znajdują się gnijące szczątki ludzkiego ciała. Biegli ustali, że należą do kobiety i natychmiast rozpoczęto ustalenia dotyczące tożsamości ofiary. Na podstawie ubrań, które znaleźliśmy w walizce, sporządziliśmy wstępny portret pamięciowy, poinformował Andrii Nebitów. Dzięki temu do śledczych w krótkim czasie zgłosiła się znajoma zaginionej kobiety, która przesłała policjantom zdjęcia swojej koleżanki w ubraniach, znajdujących się w walizce.
Dalsze śledztwo wykazało, że w lutym 2022 roku kobieta wyjechała z synem z Polski i wróciła do Kijowa, gdzie poznała swojego oprawcę. 39-letnia mieszkanka Kramatorska miała opowiadać znajomym, że spotkała miłość swojego życia. Para zakochała się w sobie i postanowiła razem zamieszkać. Później jednak w ich związku coraz częściej pojawiały się kłótnie. Podczas jednej z nich Peter B. w afekcie zamordował ukochaną, a następnie próbował zatuszować swoją zbrodnię, ćwiartując jej ciało i wynosząc z domu po kawałku. Sielanka nie trwała jednak długo. W ferworze kłótni prawnik i uczestnik talk show udusił ją, wyciął i zamroził jej język, nerkę, macicę i serce, a ręce i nogi włożył do walizki. To, jak sprawca pozbył się części ciała, zarejestrowały kamery przemysłowe, i to mimo tego, że mężczyzna próbował je jakoś obejść, relacjonowała ukraińska policja. Morderca cieszył się świetną opinią w ślubie od pierwszego wejrzenia. 37-letni Peter B. został okrzyknięty przez zagraniczne media rozpruwaczem. W programie Ślub od pierwszego wejrzenia cieszył się jednak nieposzkalowaną opinią. Żył na wysokim poziomie i sprawiał wrażenie niezawodnego i opiekuńczego. Myślę, że jestem idealnym mężczyzną. Jestem właścicielem kancelarii prawnej. Nasz zespół zajmuje się sprawami cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, biznesami. Lubię stawiać na samorozwój, mówił o sobie w reality show. Mężczyzna w ubiegłym roku usłyszał zarzut morderstwa z premedytacją. Za ten czyn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.